Radość, czyli znak firmowy chrześcijan. Moi drodzy, ta prezentacja będzie pewnego rodzaju streszczeniem mojej książki Zawsze Radośni, do zakupu której serdecznie Was zapraszam. W tej książce opowiadam o swoich własnych doświadczeniach z radością, z jej brakiem, z depresją i wreszcie z cudownym odzyskaniem tego skarbu, jakim jest radość, ale również wszystko w oparciu o moją fascynację literaturą pawłową, listami świętego Pawła. Zwłaszcza książka ta dotyczy jednego z nich, listu pierwszego do Tesaloniczan. To najstarszy list pawłowy, który znajduje się w Nowym Testamencie. Paweł mówi tam o radości zarówno na początku, jak i na końcu. Na końcu jednak są tam słowa bardzo, powiedziałbym, no, ktoś mógłby powiedzieć wręcz nieludzkie. Paweł mówi tam do swoich adresatów. Pamiętajcie, zawsze się radujcie. Mówi do ludzi, którym nie jest do śmiechu, z różnych powodów, o których za chwilę powiem. A mówi to też tonem nieznoszącym sprzeciwu niemalże, bo nie są to jakby życzenia świąteczne, za które nie bierzemy odpowiedzialności. Nie są to jakieś po prostu puste słowa. To jest zadanie do wykonania. Zawsze się radujcie, bo bez tego nie można się rozwijać. To jest prawdą również, gdy chodzi o osoby niewierzące, bo nie tylko chrześcijanie rozwijają się wtedy, kiedy mają skrzydła u ramion, kiedy są radośni, ale również ci, którzy wiary nie posiadają. To jest, powiedziałbym, takie ogólnoludzkie doświadczenie. No tutaj można by się oczywiście spierać, czy niewierzący mogą rzeczywiście dotknąć tej fascynującej emocji, jaką jest radość, w takiej mierze jak ludzie wierzący, jeśli uwzględnimy fakt, że jest to jeden z owoców Ducha Świętego. Ale to już zostawiam na boku. Tak czy inaczej, radość jest pewnego rodzaju przyprawą, bez której nasze życie jest naprawdę bardzo cierpkie. Pozwólcie, że tę prezentację rozpocznę od takich dwóch obrazów, które namaluję słowami, bo podobno jestem w tym dobry. Chodzi o obraz pierwszy, pochodzi z książki Bernardo Stamateasa pod tytułem Toksyczni ludzie. Stamateas kreśli tam profile różnych toksycznych osobowości, ról, które ludzie przyjęli za swoje i które odgrywają w życiu, a które niestety, no cóż, do szczęścia ich nie prowadzą. Są to albo dobrowolnie przyjęte role, albo te, w które weszli, bo nic innego nie znali, po prostu wynieśli takie zachowania, takie postawy z domu. Wśród wielu różnych wątków, precyzuję jak najmocniej, że nie chodzi o to, że każde poczucie winy jest rzeczywiście toksyczne i złe, bo jeśli zrobię coś złego i przyznam się do tego, no to jest oczywiście wspaniałe, to jest cudowne i to jest bardzo także zbawienne na różnych niwach. Natomiast chodzi o takie poczucie winy irracjonalne, gdzie sprzyjamy czy hołdujemy różnym standardom odziedziczonym jeszcze po rodzicach, po sfrustrowanych nauczycielach czy wychowawcach itd., itd. Obok wielu różnych obrazów, Stamateas kreśli tam jeden, który zapadł mi w pamięci. Jest to historia kobiety. Wyobraźmy sobie mama, która właśnie jest na zakupach, stanęła przed sklepem z drogimi kosmetykami i zobaczyła właśnie ulubione perfumy, które niestety nie są tanie. Kiedy już gotowa była wysupłać rzeczoną kwotę, nagle przyszło poczucie winy, które zablokowało ją w tym działaniu. No nie, 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 przepraszam, muszę przecież kupić nową parę butów. Dzieciom przecież muszą dostać kolejne sweterki czy też podkoszulki. I absolutnie poczucie winy sprawiło, że ta kobieta, cóż, odeszła od tej wystawy, no, smutna. Stamateas mówi tak, a może gdybyśmy odwrócili całą tę sytuację i spojrzeli na nią z innej strony, może udałoby się uratować dwie, można powiedzieć, radości, matki i dzieci. Może dzieci nie potrzebują już 20 kolejnej pary butów albo 30 podkoszulka czy sweterka. Może właśnie jedyne, czego potrzebują, to zobaczyć swoją mamę radosną, która się cieszy, która ma jakieś małe przyjemności w życiu. Bo jeśli ona jest ciągle smutna i napięta, to te dzieci choćby miały wszystko, cóż, nie będą mogły radości odczuwać tak, jakby chciała ich mama. Tak na marginesie mówiąc, ktoś powiedział, że świat jest pełen różnego rodzaju ludzi, którzy uparli się, żeby uszczęśliwiać innych, ale sami są głęboko nieszczęśliwi. Czego nie masz, nie możesz dać. Zatem, żeby uszczęśliwić swoje dzieci, wy rodzice,
Musicie być radośni, musicie mieć to szczęście w sobie, bo jeśli go nie macie, no to cóż, co będziecie dawać? Czego będziecie uczyć? Czegoś, czym sami nie żyjecie? Innymi słowy, to już to, co mówi St. Mateusz, jest pewnego rodzaju odwróceniem sytuacji i pokazuje pewien mechanizm, że na wszystko można spojrzeć dwojako i można, w zależności od tego, jak zmienimy myślenie, doprowadzić do tego, że radość stanie się naszym udziałem. To nie jest jakieś luksusowe dobro, na które trzeba zasłużyć, albo które nam się spontanicznie gdzieś kiedyś przydarzy w wyniku okoliczności, które zaistnieją. Nie. Okazuje się, że jest to coś, co możemy mieć na wyciągnięcie ręki, a wszystko zaczyna się od myślenia. I to jest, zdaje się, również pewnego rodzaju wątek, który przewija się u Pawła i ja też go w swojej książce umieszczam. Przykład? Kiedy wasze dzieci, wyobraźcie sobie, że mamy gdzieś tam w ogródku jordanowskim, przyglądają się swoim pociechom, jak te bawią się w piaskownicy. Nagle któreś z nich poczuło się dotknięte, bo kolega czy koleżanka pacnął go plastikową, żeby nie było inaczej, plastikową łopatką w ramię. Dziecko poczuło się zagrożone, pobiegło z płaczem do mamy, bo tutaj zaczęło boleć. Co robi mama? Mama przytula, całuje w bolące miejsce i nagle ból znika, jak ręką odjął. Dziecko uśmiechnięte, gotowe jest wrócić natychmiast do zabawy. Oczywiście, jak słyszałem od rodziców, to działa w dwie strony. Ta zmiana nastroju może nastąpić natychmiastowo, także i w drugą stronę. Niemniej jednak, no jest coś w tym, że jeżeli taki mały człowiek potrafi właśnie w ten sposób dokonać zmiany nastroju pod wpływem jednego bodźca, to musi być gdzieś w głowie, to musi być coś w nas. To można tym sterować, albo można wypracować w sobie coś, co sprawi, że ostatecznie radości nam nie zabraknie. Wszystko zaczyna się od myślenia. To jest jedna z głównych tez tej prezentacji. Nie wiem, czy wiecie, że są takie firmy na świecie, gdzie uśmiechanie się czy bycie radosnym jest warunkiem utrzymania zatrudnienia. Oj, powie ktoś, no to jest nieludzkie. Jak można od kogoś wymagać, żeby był radosny w pracy? No za to chyba się nie płaci. A może tak? Może właśnie tak. Kiedyś pamiętam, to może dygresja jest zbyt daleko idąca, ale pamiętam, jak kiedyś leciałem samolotem z Izraela i zawsze, za każdym razem kończyło się to w ten sam sposób, że na lotnisku jako ksiądz byłem o wiele bardziej przeszukiwany, jeśli tak mogę powiedzieć, o wiele bardziej mnie sprawdzano niż wszystkich innych. Bardzo byłem tym sfrustrowany i niezadowolony, aż pewnego razu przypadkiem siedziałem w samolocie obok pewnej pani, Żydówki, która przypadkiem znowu również tego tematu dotknęła. Rozmawialiśmy o tym, ona mówi, że to jest tak, że twój wygląd coś o tobie mówi. Do człowieka, który przychodzi z radosną miną, ludzie lgną. Jeżeli jesteś zadowolony, radosny, no to do kogo ewentualny potencjalny terrorysta mógłby przyjść? Na lotnisku albo przed wejściem na lotnisko? Do kogoś, kto jest naburmuszony, zły, niezadowolony, już z twarzy to widać? Czy do kogoś, kto jest właśnie prostoduszny, komu dobrze patrzy z oczu, kto jest uśmiechnięty? Kogo z nich wybrałby nawet terrorysta? Oczywiście jest to pytanie raczej retoryczne, ale jest faktem, że do ludzi, którzy mają radosne usposobienie, ludzie do nich lgną. To jest zaraźliwe. To jest po prostu taki dobry, zaraźliwy wirus, bo wszyscy, którym trochę gorzej w życiu, czują, że no jak powietrza potrzebują takiego ciepła, które emanuje od osób właśnie takich radosnych. Że jest w tym coś zbawiennego. Człowiek taki nie tylko sam dobrze się czuje ze sobą, ale w jego otoczeniu również inni dobrze się czują. Teraz spójrzmy na to z perspektywy pracodawcy. Jeśli pracodawca ma pracowników, którzy są niezadowoleni z życia, którzy ciągle coś tam kontestują, którym ciągle jest źle, ciągle narzekają, to czy to się przełoży na jego zyski, czy nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Przełoży się negatywnie, bo ci pracownicy nikogo nie przyciągną. Do nich nikt nie będzie chciał przyjść. Oni już będą odstręczać potencjalnych klientów na dzień dobry. Wobec tego, chociaż jest to tak dość brutalnie powiedziane, że uśmiechanie się czy radosne usposobienie jest warunkiem utrzymania zatrudnienia, to jednak coś w tym jest. Zauważcie, że my to samo robimy, no, gdy chodzi o inne rzeczy. Raczej byśmy lgnęli do ludzi uśmiechniętych niż
ludzi niezadowolonych. Radość, o której będę tutaj mówił, należy do szerokiego spektrum różnych emocji. I to jest znowu słowo, które jest nam bliskie, ale które święty Paweł zupełnie go nie znał. To jest słowo, które zrobiło swoją karierę stosunkowo niedawno, bo wraz z powstaniem nowoczesnej psychologii, dziedziny wiedzy, która zaczęła kiełkować dopiero w drugiej połowie XIX wieku. Wcześniej takimi zjawiskami dotyczącymi właśnie duchowości, stanów psychicznych itd. zajmowały się filozofia i teologia. Psychologia to stosunkowo młoda dziedzina wiedzy, która chciała się bardzo radykalnie odciąć od tych korzeni, jakie miała w filozofii i teologii. Dlatego między innymi było takie poszukiwanie pojęć, które byłyby neutralne, nieobciążone jakoś religijnym balastem. Emocja okazała się tutaj genialna i w tym względzie szybko została zaakceptowana i zaczęto przy pomocy tego terminu określać całe spektrum różnych zachowań, elementów, takich jak uczucia, namiętności, pożądliwość i tak dalej. One wcześniej istniały właśnie w takich odcieniach. Teraz zaczęto jakby używać takiego jednego wspólnego mianownika – emocje. Innymi słowy, emocja, jaką jest radość, będę używał tego terminu nie dlatego, że święty Paweł takiego używał, bo jak powiedziałem, nie używał, ale ono jest bliższe nam. Wszyscy odczuwamy emocje. Niektórzy mówią, że są dobre i złe emocje. Wszystkie one są generalnie neutralne, tylko jest kwestią, co one z nami robią. Czy nas uskrzydlają, czy nas torturują i skazują na niepowodzenie, brak szczęścia. Generalnie jednak trudno jest przywołać jakąś jedną definicję emocji. Każdy wie, co to jest, każdy tego doświadcza, ale gdyby zapytać kogoś, co to dokładnie jest, jak to zdefiniujesz, jest kłopot. Ten fenomen jest naprawdę bardzo ulotny i okazuje się, że to przydarza się nie tylko nam, zwykłym śmiertelnikom, ale także naukowcy, badacze, którzy w ostatnich kilkudziesięciu latach bardzo intensywnie zajmują się tym fenomenem, że naukowcy i badacze z różnych dziedzin wiedzy i nauki również mają z tym kłopot. Kilkadziesiąt lat temu ktoś policzył wszystkie będące, istniejące w obiegu naukowym definicje emocji i było ich około 95. 95 około, no to przecież dużo. Wszystko zależy, kto definiuje, z jakiego punktu patrzy. Czy to jest neurobiolog, czy to jest biolog, czy to jest socjolog i tak dalej. Wszystko zależy od tego, z jakiej perspektywy patrzy. Więc nie chcę tutaj podawać nowej definicji emocji, ale myślę, że gdy chodzi o radość, to trudno byłoby również ją zdefiniować, ale chyba każdy wie, o co chodzi. Jest to tak uniwersalne odczucie czy emocja, że no, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. Pytanie jest jednak inne. Skąd się biorą te emocje, w tym radość? Czy pochodzą one z zewnątrz? Ktoś powie na przykład, no ten mnie zdenerwował, czyli jest jakiś zewnętrzny bodziec, który sprawia, że ja w środku się denerwuję. Czyli emocja jakby przychodzi z zewnątrz, a przynajmniej bodziec, który ją wywołuje. No właśnie. Ale ktoś inny powie, że się gotuje na samą myśl o tym, że coś mogło się wydarzyć. Czyli ten bodziec jakby z definicji powstał w środku i w środku wywołał właśnie emocje. To się wszystko oczywiście przenosi do ciała. Różne zewnętrzne emocje w różny sposób zewnętrznie uzewnętrzniają się, pokazują się emocje od wypieków na twarzy, po spocone ręce i tak dalej. Tak czy inaczej, wszystko jedno, jak spojrzymy na nie, a raczej chodzi o fenomen, który jest w środku. I to my decydujemy tak naprawdę, jakie emocje w nas powstaną. I wiele tutaj czynników się na to składa. Wychowanie, różne modele, standardy, którym hołdujemy, pewne przekonania o życiu, świecie, ludziach i tak dalej. To wszystko sprawia, że te emocje powstają raczej wewnątrz nas. A bodźce zewnętrzne, cóż, nie można powiedzieć, że to on mnie zdenerwował, w ten sposób przenieść odpowiedzialność na kogoś trzeciego, za to, co we mnie zaistniało. Raczej to ja odpowiadam za to, jak się czuję, jak się zachowałem i jakie emocje we mnie powstały. To ja za to odpowiadam. Ja wiem, że to może być kontrowersyjna teza, ale jeśli dobrze poczytamy literaturę
no właśnie, psychologiczną, motywacyjną, dotyczącą rozwoju osobistego, okazuje się, że wszyscy to potwierdzają zgodnie, iż to każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co ma w swoim wnętrzu, za swój stan, za swoje samopoczucie i to, jakie emocje w nim powstają. I nie ma co tego przerzucać na osobę trzecie, tylko zastanowić się, jak ja mogę po prostu te emocje lepiej, że tak powiem, nimi zarządzać. Jest jeszcze druga kwestia, która również jest bardzo dyskusyjna. Od starożytności klasycy filozofii zastanawiali się nad tym, czy są emocje związane z rozumem, czy też raczej zupełnie obok rozumu. Zobaczcie, że kiedy my staramy się coś na chłodno przemyśleć, to mówimy, no niech ustaną emocje, jest sytuacja bardzo drażliwa, niech ustaną emocje, jutro prześpię się z tematem, jutro na spokojnie, to znaczy bez emocji podejmę decyzję. Wydaje się, jakbyśmy chcieli powiedzieć, rozum swoje, emocje swoje. Albo kiedy emocje dojdą do głosu, rozum będzie bezsilny. No właśnie. I tutaj właśnie jest to ten punkt styczny. Czy chodzi o coś, co jest związane z rozumem i wobec tego rozum może tym dowodzić, czy jest to coś absolutnie niezależnego od rozumu i jeszcze na dodatek silniejszego od rozumu? No właśnie, opinie od starożytności są podzielone, ta dyskusja trwa do dzisiaj. Tak czy inaczej, starożytni filozofowie uważali, że emocje, jakiekolwiek by one nie były, one są szkodliwe i szkodzą właściwemu poznaniu, rozpoznaniu, które jest z kolei, zdaniem stoików na przykład, jest drogą do szczęścia. Stoicy uważali, że trzeba, żeby osiągnąć szczęście, czyli eudaimonia, należy wyzbyć się jakichkolwiek emocji, w tym takich, które nazywali pozytywnymi, mianowicie na przykład radości. Trzeba się tego wyzbyć, dlatego że to szkodzi. Emocje szkodzą, dlatego ideałem było osiągnięcie stanu apatheia, czyli bez emocjonalności, tak byśmy powiedzieli. No właśnie, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście możemy przeżyć nasze życie bez emocji i, że tak powiem, szukać szczęścia wtedy dopiero, czy znaleźć szczęście wtedy dopiero, kiedy emocje w ogóle nie będą odgrywały żadnej wartości w naszym życiu? Bo że jest to wartość, to chyba jest bezsprzeczne. Nawet taka emocja jak gniew jest wartością. Ona jest jakby energią, siłą witalną, tylko w zależności od tego, co my z nią zrobimy, na ile wprawni jesteśmy w zarządzaniu tą emocją, tak będzie wyglądało nasze życie. No właśnie, Pismo Święte, bo to jest kluczowy wątek, na tym się znam, Pismo Święte mówi bardzo dużo o emocjach czy stanach emocjonalnych, oczywiście nie znając tej całej terminologii psychologicznej. Gdybyśmy na przykład sięgnęli po Księgę Psalmów, okaże się, że 1/3 psalterza to są lamentacje, czyli psalmy na godzinę próby, na godzinę cierpienia, gdzie człowiek po prostu wewnętrznie się gotuje i kiedy musi wyrzucić z siebie ten żal. Niektórzy mówią, że psalmy służą wylaniu swojej duszy przed Bogiem. Zauważcie, że jeśli jesteśmy w stanie coś opowiedzieć, wyrzucić z siebie, wtedy przychodzi jakaś ulga. To nie może stać się pewnego rodzaju rutyną, bo wtedy na ulgę nie ma szans. Człowiek może się uzależnić od tego rodzaju uzewnętrzniania się, jakby wejść w rolę ofiary, żeby no jakby wszyscy zawsze zwracali na niego uwagę. Ma taki deficyt uwagi i właśnie nauczył się, że kiedy będzie odgrywał rolę ofiary, każdy się zlituje, poklepie, powie dobre słowo i to może być uzależniające. Ale mówimy o sytuacji takiej naturalnej, kiedy każdy z nas przeżywał, będzie przeżywał albo przeżywa obecnie jakąś trudność. Trzeba coś z tym zrobić, jakoś to wyrzucić z siebie. Jeśli to nazwiemy, ubierzemy w słowa, to przestanie straszyć. To jest właśnie dziwny paradoks. Kiedyś pracowałem w bursie akademickiej w Przysieku, to jest bursa Caritas. Tam mieszkali młodzi ludzie, studenci, ja byłem ich wychowawcą, ale od czasu do czasu mieliśmy bardzo ciekawych gości na tym terenie. Pewnego razu przyjechała tam młodzież, dzieci ze Strefy Gazy.
To młodzi Palestyńczycy, którzy kilka miesięcy wcześniej przeżyli wojnę. Były tam dzieci dotknięte straszliwą traumą. Była dziewczynka, która nie miała kawałka czaszki. Były dzieci, które widziały śmierć swoich rodziców rozstrzelanych przez okupanta. Były dzieci, była dziewczynka, pamiętam ją bardzo żywo, która straciła 18 członków swojej rodziny jednego wieczora, bo żołnierze izraelscy po prostu dokonali mylnego ostrzału tych właśnie biedaków wygonionych gdzieś na pole po to, żeby tam się ukryli. Inny oddział izraelskiej armii dokonał takiej pacyfikacji. Ta jedna dziewczynka tylko przeżyła z 18 członków jej rodziny. To były niesłychanie traumatyczne historie. Pamiętam, że był z nimi pewien wychowawca, pan profesor psychologii, i jakby on koordynował ten pobyt tych dzieci właśnie w Polsce. Zapytałem go, jakie mają cele, czego oczekują dla tych dzieci po tym przyjeździe do Polski. I on wtedy powiedział prostą rzecz. Chcemy, żeby one zaczęły mówić takim swoim dziecięcym językiem. Większość z nich zapadła się w sobie, zamknęli się, bo ich słownik nawet nie obejmuje tego wszystkiego, tego całego cierpienia, które widzieli, które stało się ich udziałem. Oni nie umieją o tym mówić i właśnie jakby zablokowali się na rozwój, na życie, zapadli się w sobie. Kiedy pobędą trochę w komfortowym środowisku, daleko od wojny, daleko od traumy, która tam została, mamy nadzieję, że zaczną mówić. W ten sposób wyrzucą z siebie cały ten ciężar, całą tę żółć. Jakkolwiek, w sposób nieskładny, bez oczywiście oceniania tego, ale jak zaczną mówić, wyrzucą z siebie te demony, one ubrane w słowa, wyrzucone na zewnątrz, przestaną straszyć. Innymi słowy, emocje, jak właśnie je uzewnętrzniamy, zobaczcie, zarówno radość, jak i smutek, jak i gniew, one wszystkie jakoś domagają się uzewnętrznienia. Wszystkie będą obecne w ciele. Pismo Święte mówi o stanach emocjonalnych wielokrotnie. Jak mówię, psał też jest tutaj bardzo ciekawym przykładem. Ale można by podzielić Pismo Święte na takie trzy grupy, znaczy teksty mówiące o radości w Piśmie Świętym na takie trzy grupy. Pierwsza to wtedy, kiedy radość powstaje z takich zwykłych, codziennych okazji. To jest przyjaźń, to jest dobrze mieć przyjaciela, kiedy ilekroć się go widzi, to po prostu, czy się z nim przebywa. To jest radość, to nie trzeba skakać pod sufit z radości, ale to jest doświadczenie raczej dobre, nieprawdaż? Potem oczywiście uroczystości weselne, to tam się nie może obyć bez tańców, bez śpiewu, bez jedzenia. Jedzenie jest tutaj bardzo ważnym wątkiem. Kohelet, którego większość uważa za sceptyka niesamowitego, Kohelet jest piewcą radości. W swojej krótkiej księdze, 12-rozdziałowej, Kohelet aż 7 razy mówi o radości jako o darze Bożym. Ale zawsze właściwie wiąże tę radość z prozaicznymi czynnościami dnia codziennego. Z jedzeniem i piciem. Raz nawet z dobrym ubiorem i z czymś, co panie nazwałyby perfumami. Innymi słowy, takie małe codzienne przyjemności. I moim zdaniem Kohelet ma tutaj bardzo prosty komunikat do przekazania. Zobacz, Pan Bóg codziennie daje ci różne okazje, żeby się cieszyć. Choćby twoje śniadanie, ten posiłek taki nieznaczący, poranny. Jeśli umiesz zrobić z tego użytek, jeśli umiesz przyjąć go z wdzięcznością, z radością i w duchu, po prostu dać się, że tak powiem, uskrzydlić tej małej przyjemności, to znaczy, że rokujesz, masz jakieś zapotrzebowanie na radość. A jeśli spożywasz posiłek nawet bez mrugnięcia okiem, po prostu jako coś, co trzeba zrobić, jako coś, co może nawet jeszcze będzie jakimś wysiłkiem i w ogóle nie zwracasz na to uwagi, to po co Bóg miałby ci dawać większe radości? Przecież właśnie w ten sposób określasz swoje zapotrzebowanie na radość. Skoro masz je takie małe, to zapotrzebowanie, to Bóg dając ci duże radości, większe niż ten poranny posiłek na przykład, przecież zrobiłby ci krzywdę. Nie zrobiłby? Skoro mam znikome zapotrzebowanie na radość, a otrzymuję ją w ilości po prostu przytłaczającej, to nawet radość potrafiłaby wyrządzić szkodę.
Pan Bóg jako dobry ojciec po co miałby ci serwować tego rodzaju przykre doświadczenia? Ale jeszcze gdy chodzi o radosne doświadczenia w judaizmie biblijnym, to one właściwie wiążą się zawsze z kultem. Oczywiście emocje w ogóle. W kulcie są dni przebłagania, dni po prostu skruchy, post. No to wiadomo, trudno tam o radość. Chociaż Pan Jezus mówi, jak pościcie, to nie mówcie, nie pokazujcie, że jesteście smutni, bo to jakby byłoby jakby dla was nagrodą, bo wszyscy mówiliby, no zobacz, ten rzeczywiście ma ciężko. Tylko namaście głowę, bądźcie radośni i tak dalej. Żeby to Bóg widział tylko, a nie ludzie. Taka narracja. Czyli Pan Jezus jakby zmienia zupełnie całą optykę patrzenia. Ale generalnie czynności liturgiczne w judaizmie miały być emocjonalnie naładowane, miały być przepełnione radością, uwielbieniem i tak dalej. To wszystko nie może być takie bezemocjonalne. Jest taka scena, taki fragment w księdze Nehemiasza, gdzie kapłan Ezdrasz został poproszony przez cały naród, przynajmniej przez tych, którzy mieszkali w Jerozolimie, by odczytać im Księgę Prawa Pańskiego. Wszyscy przeczuwali, że ich standardy życia trochę się, że tak powiem, oddaliły od tego, co zapisane w Prawie Pańskim. No więc Ezdrasz, usłyszawszy taką prośbę, zrobił szybko, zaaranżował to spotkanie z ludem na wysokim drewnianym podeście. On sam, jak i lewici, kapłani, odczytywali dobitnie ten tekst Prawa Pańskiego i cóż, okrasili go jeszcze stosownym tłumaczeniem i tak dalej. Kiedy lud wysłuchał tego wszystkiego, nagle wszyscy wybuchnęli głębokim, takim z głębi duszy płaczem. Wszystkim nagle uświadomiło się, że no cóż, ich standardy są bardzo dalekie od tego, czego Bóg oczekuje. Zaczęli płakać. Ale Ezdrasz właśnie w tym momencie kazał im tego zaprzestać i te emocje smutku, takiego zawodu z powodu własnej niedoskonałości kazał im obrócić w zupełnie innym kierunku, tak żeby wszyscy się cieszyli. Teraz ma być radość, macie ucztować i się weselić, boście wysłuchali, wiecie już przynajmniej w jakim kierunku macie iść. I teraz na tym początku drogi macie być radośni, macie ucztować, jeszcze wysłać pożywienie tym wszystkim, którzy nie mogli tutaj być. Można by powiedzieć, że jakby na zawołanie nastąpiła zmiana nastroju. Ze smutku, przytłoczenia, przygnębienia, płaczu nagle naród wybrany pod wpływem tego nakazu ze strony Ezdrasza po prostu zmienił swój sposób oglądu tej sytuacji. I wszyscy oddali się radości. To kolejny dowód, że także w Piśmie Świętym nie brakuje przykładów, to jest jeden z przykładów, które pokazują, że radość nie jest dobrem luksusowym, ale raczej jest kwestią tego, co my mamy w głowie, w jaki sposób patrzymy na rzeczywistość. I może się znaleźć ktoś, kto nam powie raz, dwa, trzy, proszę bardzo, inne spojrzenie, koniec. Ja myślę, że to też nie trzeba tutaj wielkiego geniusza, żeby rozpoznać, że to zjawisko jest możliwe, jak mówiłem na początku o dziecku, które w piaskownicy, ale czy nam się nie zdarzyło, że nie wiem, byliśmy strasznie źli na kogoś i nagle ta osoba, skądinąd życzliwa nam, pojawia się w drzwiach, mówi coś śmiesznego i po prostu nie umiemy się już dalej gniewać na nią. Nagle ten gniew, te emocje gniewu, złości odchodzą nam i po prostu pozostaje tylko radość z bycia razem. Czy nie jest tak czasem? No właśnie, ale co to oznacza? Że tym można sterować, że to rozum jest w stanie kreować, że jest tu jakieś pole manewru dla naszego rozumu. Innymi słowy, że to właśnie coraz bardziej zbliżamy się do tego, żeby uświadomić sobie, że to ja decyduję, ile w moim życiu jest radości, a ile smutku. Druga grupa tekstów, które w Piśmie Świętym mówią o radości, to te, które opowiadają o końcu jakiegoś cierpienia, o jakimś koniec jakiegoś bólu, czyli kończy się choroba, kończy się prześladowanie, kończy się strach. I wtedy następuje zbawienie. No tutaj idealnym przykładem byłoby wyjście z ziemi egipskiej, kiedy Izraelici przechodzą przez
przez Morze Czerwone suchą stopą, ich prześladowcy giną w odmętach morskich. Oni natomiast wychodzą suchą stopą na brzeg i tam po prostu nie posiadając się z radości, dziewczęta uderzyły w bębenki, zaczęto grać, tańczyć, śpiewać. Jest radość, czyli coś, co wieńczy pewien okres smutku, niewoli, pewnego rodzaju prześladowania, pewnej traumy i tak dalej. Ale zauważcie, że ten przykład z Morzem Czerwonym może być również, jakby to powiedzieć, podpowiedzią do tego, co pojawi się dalej w tej prezentacji, że można równocześnie odczuwać dwojakie nastroje. Zobaczcie, kiedy oni przechodzili przez to Morze Czerwone, kiedy mieli po obu stronach bałwany morskie, te ściany z wód po jednej i po drugiej stronie, przecież to musiało być przerażające. Huk tej wody. Przecież to nagle nie wyciszyło się wszystko z tego powodu, że oni tam szli. No i z drugiej strony ta nienaturalność, to ten po prostu ten wał z wód po jednej i po drugiej stronie. Z jednej strony cieszą się, bo biegną ku wolności, ale z drugiej strony jest taka po ludzku niepewność, czy strach, czy to na nas się nagle nie zawali, tak jak na naszych prześladowców, którzy właśnie tam krzyczą za nami, bo toną w morzu. Czy to nie przydarzy się również nam? No nie wiadomo co. Czyli można powiedzieć z jednej strony no i radość, i pośpiech, i uwolnienie, ale z drugiej strony też zapewne i jakiś stres, jakiś strach, jakaś. To równolegle dzieje się w jednym człowieku, czy w członkach tego samego narodu. Powiem o tym jeszcze właśnie przy okazji świętego Pawła, jego listu do Tesaloniczan, bo tam też taki motyw się przewija. I trzecia grupa tekstów, które o radości traktują w Piśmie Świętym, to są takie właśnie, które mimo wszystko mają, które pomimo okoliczności niesprzyjających mówią o radości. Pomimo bólu, pomimo cierpienia, pomimo strachu jest zachęta do radości. Nasz tekst u świętego Pawła z listu do Tesaloniczan należy do takich, ale na przykład cała księga Apokalipsy świętego Jana, można by tak powiedzieć, jest bardzo taka ku pokrzypieniu serc, a więc ku radości, pomimo niesprzyjających okoliczności, no bo przecież rzecz ma w tle prześladowania. A autor chciałby jakby dodać otuchy, że Pan jest właścicielem historii. Bóg jest Panem historii i nie bójcie się wobec tego, tylko radujcie się, że to właśnie On jest waszym Bogiem. On jest waszym Ojcem. Pomimo tego, co zmysły odbierają jako koniec, katastrofę i tak dalej, jest radość, no bo któż jak Bóg? Święty Paweł w swoim liście do Tesaloniczan jakby też jest z tej, można powiedzieć, ten tekst, o którym chcę powiedzieć, też jest jakby z tej trzeciej grupy. Święty Paweł w liście do Galatów pisze, że radość należy do kategorii owoców Ducha Świętego. Innymi słowy, że wszyscy chrześcijanie, jako dzieci Boże, otrzymali pewien depozyt w momencie wejścia do Bożej rodziny. Ducha Świętego. Po przyjęciu chrztu Duch Święty zagościł w ich ciele, zagościł w ich sercu. I Duch Święty wymościł już wszystko, serce, wnętrze człowieka, by mógł rodzić takie owoce jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość i tak dalej. Jeśli któregoś z tych wątków nie ma w naszym życiu, to nie dlatego, że Duch Święty okazał się skąpy w swoim dawaniu. Nie. To dlatego, że w naszym systemie, mówiąc tak obrazowo, jest jakieś zwarcie, że coś tam nie działa, że coś po prostu, czegoś tam zabrakło. I to właśnie dotyczy również radości. Jeśli nie mam w sobie radości, bo zawsze coś, bo mało pieniędzy, bo źle idzie, bo dzieci niegrzeczne, bo coś, jakaś choroba, bo ktoś w rodzinie coś mi powiedział, bo przyjaciele nie dopisali i tak dalej. Jeśli nie mam w sobie radości, to nie znaczy, że Duch Święty czegoś mi poskąpił, tylko że gdzieś się na nią zablokowałem. Bo w tej logice my mamy wszystko, żeby radosnymi być. Ale już cała reszta, Duch Święty zrobił swoje, cała reszta już leży w naszej gestii. I dokładnie jest to jedna z tez, którą Paweł stawia, kiedy mówi do Tesaloniczan: zawsze się radujcie. To nie jest kwestia przypadku, że coś nam się fajnego zdarzy. Zawsze się radujcie. Duch Święty zrobił swoje, teraz wasza kolej.
Przechodząc do listu świętego Pawła do Tesaloniczan, kiedy Paweł mówi zawsze się radujcie, a słowa te padły już w tej prezentacji kilkanaście razy, można by się zastanawiać, czy Paweł nie jest jakimś odrealnionym mówcą motywacyjnym. My nieraz słyszymy, ktoś przychodzi do nas, jesteśmy przygnębieni, ktoś klepie po ramieniu, będzie dobrze, spokojnie, tylko musisz tutaj się, musisz zrobić to, 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 będzie dobrze. Pewien mój znajomy mówi do swoich studentów na początku zajęć, jeżeli ktoś myśli, że nic nie będzie robił i jakoś tam będzie, w domyśle na egzaminie, to z góry mówię, że będzie źle. No właśnie, jeżeli ktoś przychodzi i mówi, nie płacz, to tym bardziej chce się płakać. Jeżeli ktoś mówi, no nie denerwuj się, to tym bardziej chce się denerwować. Jakiś taki dziwny, zwrotny mechanizm działa. Czy więc Paweł nie jest jednym z tych takich pustych, próżnych pocieszycieli, którzy mówią, no uśmiechnij się, ale raduj się. Nie. Paweł mówi tutaj, przekazuje im to jako swoiste zadanie do wykonania, bo bez tego ich nie ma jako chrześcijan. Mówi o radości dwukrotnie. Najpierw, co najmniej dwukrotnie, na początku i na końcu tego listu pierwszego do Tesaloniczan. W szóstym wierszu pierwszego rozdziału wspomina początki. Pamiętacie, kiedy przyszedłem do was, przyjęliście radosną nowinę, Ewangelię, pośród wielkiego ucisku, tlipsis nazywa to Paweł, tlipsis. Co to jest ten ucisk? Jakiego rodzaju? Tutaj zastanawiają się egzegeci, czy chodziło o prześladowanie tego kościoła w Tesalonice. To była bardzo mała wspólnota, no, tam mogło być kilkadziesiąt osób, maksymalnie kilkaset, ale raczej gdzieś po środku, może 100, może 120, może 80, trudno powiedzieć, ale to była malutka wspólnota, która była absolutną mniejszością w tej społeczności w Tesalonice. I oni no, byli poddawani prześladowaniu, ale czy już na początku? Zdaje się, tak Paweł twierdzi. Ale inni też sądzą, że może tutaj chodzić o pewnego rodzaju turbulencje wewnętrzne, których oni doświadczyli. Wyobraźcie sobie, że nagle zrywacie kontakt z rodziną, która nie chce słyszeć o waszych fanaberiach w postaci dołączacie teraz do chrześcijan, nie chcemy tego słyszeć, w ogóle dajcie spokój i was po prostu wycinają z rodziny. Albo wasi przyjaciele reprezentują standardy no, daleko odbiegające od tego, czym wy teraz chcecie żyć. W naturalny sposób odpływacie od nich, a to się im nie podoba i jesteście nacenzurowanym. To są wszystko cierpienia, bardzo konkretne, które musieli ci biedni Tesaloniczanie po prostu przeżywać. I mówi święty Paweł, że pomimo tych cierpień oni przyjęli czy doświadczyli radości od Ducha Świętego. Czyli z jednej strony nie było im do śmiechu, ale teraz, ale doświadczyli radości, która jest z wysoka. Duch Święty zrobił wszystko, oni zrobili swoje i radość ich nie opuszczała. Na koniec tego listu Paweł po przeprowadzeniu całego dowodu, swojego wnioskowania, rozumowania, po określeniu wszystkich pochwał i wskazań dla tej wspólnoty, na końcu, w podsumowaniu, w 16 wierszu 5 rozdziału mówi zawsze się radujcie. Jestem pewien, że Paweł w jakiś sposób klamrą obejmuje ten list, mówiąc o radości na początku i na końcu. Paweł wie, że oni przechodzą teraz bardzo trudny czas, że są teraz w żałobie, bo cóż, część członków tej społeczności została poddana prześladowaniu. Oni zginęli. Oni nie doczekali tego dnia, kiedy miał przyjść Pan Jezus powtórnie. Na ten dzień wszyscy adresaci listu Pawła czekali. A tamci no, już nie mogli z definicji doczekać tego dnia, bo byli już nieżywi. Czy wobec tego nie otrzymają tej nagrody? Oni mieli całą masę różnego rodzaju problemów, które my dziś moglibyśmy uważać za zupełnie niepotrzebne, ale my jesteśmy wyrobieni już bardziej katechetycznie czy teologicznie. Tamci byli dopiero w początkach, w powijakach Kościoła to wszystko było. I dlatego Paweł musi nam kilka rzeczy wyprostować, ale tam jest przede wszystkim w tle żałoba po tych członkach wspólnoty. Tam jest wątek związany z prześladowaniami. Mniejszości w jakiś sposób zawsze doznają po prostu pewnego patrzenia z góry i to już jest bolesne, jak nie prześladowania.
Jest pewne rozczarowanie z powodu tego, że Dzień Pański się opóźnia. Jest jakaś frustracja. No jest kilka różnych pretekstów, które mogą po prostu, które każdy zrozumie. Każdy postronny człowiek powinien zrozumieć. No tak, masz powody do smutku. A Paweł mówi, no, no. Masz powody do radości. Takich masz szukać. Zaczyna się wszystko od myślenia. Pamiętacie? Raz już tego doświadczyliście. Okoliczności były niesprzyjające. Przyjęliście Słowo Boże, Ewangelię w radości Ducha Świętego pomimo ucisku. Raz się to stało, stanie się jeszcze raz. Tylko nie wolno wam wypuścić tej perspektywy sprzed oczu. Ale oczywiście tu nie chodzi o żadną magię. Paweł mówi o tym, że jest to pewien proces, który powinien być pewnego rodzaju produktem końcowym pewnego przygotowania. W 12 wierszu 5 rozdziału Paweł opowiada o tym, że należy szanować tych wszystkich, którzy są naszymi liderami. W tej wspólnocie nie było jeszcze ani kapłanów, ani biskupów, ani jakichś takich funkcjonariuszy kościelnych, nazwijmy to brzydko. To wszystko rodziło się dopiero. Tam Paweł postawił raczej na strukturę charyzmatyczną. I są tam ludzie, których nazywa takimi, którzy się trudzą dla wspólnoty, którzy stoją przed, jakby o krok przed wspólnotą, którzy nauczają wspólnotę. I Paweł mówi do całej reszty Tesaloniczan, żebyście ich szanowali. To bardzo ważne. To co tutaj Paweł chce powiedzieć? Roszczeniowość, to znaczy takie myślenie, oni się sami zgłosili do tego, niech się wobec tego angażują. My sobie posiedzimy, poobserwujemy, popatrzymy z boku. Za chwilę już tylko krok, żeby powiedzieć, tam się należy. No zawsze tak było. Zawsze przygotowywał, zawsze robił to sam. Dlaczego dzisiaj nie zrobił? Roszczeniowość. To nam się należy. Skończ z tym. Nic ci się nie należy. Kiedyś byłem na pielgrzymce z pewną grupą kobiet, które pracowały w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. One opowiadały mi różne historie, ale jedna zwłaszcza zapadła mi w pamięci. Otóż któregoś razu przyszła do nich pewna stała bywalczyni, pani, która właściwie co miesiąc pojawiała się po różne zapomogi. Tego razu jednak przyszła ze swoją nastoletnią córką, której chciała przedstawić wszystkie te panie pracujące w MOPS-ie na różnych niwach. I wyglądało to w ten sposób, te panie same mi opowiadały, że aż nie dowierzały po prostu, że można było w ten sposób się zachować. Jakby ta mama przyszła ze swoją córką, żeby wprowadzić ją w dorosłe życie, pokazując jej, w jaki sposób ona ma dalej funkcjonować. Zobacz, Beatko na przykład, powiedzmy, że tak miała na imię. Zobacz, Beatko, to jest pani Sylwia, tutaj będziesz miała zawsze deputat węglowy. I tak od biurka do biurka przechodziła do kolejnych urzędniczek i przedstawiała tej córce po prostu pewną mądrość życiową, skąd ona będzie miała czerpać w przyszłości na życie. Nie posiadałem się ze zdumienia, bo ja znałem takie przykłady również z tej wspomnianej bursy akademickiej, w której byłem kiedyś opiekunem młodzieży. Podobne zachowania, może inaczej, pochodna pewnego przygotowania do życia dawała się czasem we znaki. Spotkałem takich młodych ludzi, którzy zdawali się żyć według założenia: ty jesteś przedstawicielem Kościoła, to od ciebie mi się należy. Należy mi się od rządu, bo jestem biedny. Należy mi się od tamtego czy owego, bo ja nic nie mam. Roszczeniowość w najczystszej postaci. Tacy ludzie nigdy nie są zadowoleni, bo nawet jeśli przez chwilę ucieszą się jakąś dotacją, proszę mnie dobrze zrozumieć, ja uważam, że to wszystko jest dla ludzi. Natomiast jeśli staje się sposobem na życie, to już jest patologia, nieprawdaż? Więc ta roszczeniowość, która może się w nas zrodzić i przed którą Paweł przestrzega swoją wspólnotę, to jest absolutnie coś, co może zabić wszelkiego ducha i radość przede wszystkim. Bo taki człowiek nigdy nie jest szczęśliwy, nigdy nie jest zadowolony. On zawsze chce więcej i to zawsze ktoś obok musi mu dać, bo jest jeden prosty powód, on jest biedny. Paweł mówi, broń Boże, żadnej roszczeniowości. W kolejnym wątku Paweł mówi do swoich adresatów, żeby również wzięli odpowiedzialność za wspólnotę, której są częścią. Bo
To jest jedna rzecz, podziwiać i szanować liderów, ale to nie zwalnia nas od pracy z całą resztą osób i tematów, które, wynikają. Wszędzie, gdzie są ludzie, pojawiają się jakieś tematy związane z relacjami. Ktoś powiedział, że 85% naszych problemów, które mamy w życiu, są związane z relacjami z innymi ludźmi. Wobec tego jest to rzecz niebagatelna. Więc Paweł zachęca swoich adresatów, żeby byli odpowiedzialni za siebie i za wspólnotę. Innymi słowy, żeby nie patrzyli na życie w ten sposób, że to ten jest winny, to tamten, to on mnie skrzywdził, to on. Żeby brali odpowiedzialność jakby w swoje ręce. W takiej wspólnocie nie brakuje osób trudnych. Dlatego Paweł mówi o empatii. Wy macie wczuć się w problemy, które mają wasi współbracia, współsiostry. Dziwne słowa mówi tam Paweł, że trzeba przygarniać zwłaszcza słabych, nauczać tych, którzy są rozedrgani wewnętrznie. Oni często nie są temu winni, że tak nie wiedzą, gdzie postawić nogę, dlatego stoją w rozkroku. Są tak wewnętrznie rozbici. Często wynika to z wychowania, z pewnego rodzaju przygotowania do życia i jakby w zetknięciu z nowymi warunkami człowiek staje się taki właśnie bezradny. Może być bardzo toksyczny, bardzo jakiś taki irytujący dla reszty społeczności, ale Paweł mówi, nauczajcie takich. Pouczajcie ich, wciągajcie ich wyżej, nie dajcie im się sfrustrować, tylko właśnie empatycznie tę toksyczność ich ograniczajcie i pozwalajcie im wychodzić wyżej, nawet jeśli nie będzie im się to podobać. Mówi tam, używa takiego słowa nutcheteite, czyli nauczajcie. Nie mówi tutaj o słowie, które wiąże się z pedagogiką, bo pedagog w starożytności to była postać, która źle się kojarzyła. On wiedzę miał wbijać do głowy, mówiąc krótko, na wszelkie sposoby, także te, które nie mogły być bezbolesne. W każdym razie Paweł mówi tutaj o takim słowie nutcheteite. Chodzi tutaj o taki sposób perswazji, takiego wkładania do głowy, który jest nieinwazyjny. Ale z drugiej strony on też zakłada, że można od czasu do czasu potrząsnąć kimś, jak już naprawdę nic nie przyjmuje. I można mu zaserwować takie przerwanie błędnego koła. Bo jeśli na przykład zdarzy się, że kogoś cały czas, powiedzmy tak, klepiemy po ramieniu, a ten ktoś cały czas jest taki właśnie bezradny i tak dalej, to robiąc tak, nie wyświadczamy mu przysługi. My go po prostu utwierdzamy w tym, że im bardziej źle mu się będzie działo, tym bardziej będziemy klepać. I to jest niestety bardzo przykre w odbiorze, ale to jest jak nauk dla takich osób. Krótko i na temat. Bądźcie empatyczni i pomagajcie mądrze. Nauczajcie takich, nieinwazyjnie, ale czasem jak trzeba potrząsnąć, jak trzeba przerwać pewne błędne koło, które trzeba zmienić strategię, bo ta dotychczasowa nic nie pomogła, to róbcie to. Ale weźcie odpowiedzialność za wspólnotę. Nie tylko zrzucajcie wszystko na liderów. Każdy jest odpowiedzialny za tą wspólnotę. Jeśli taką optykę będziecie mieli, no to co tu dużo mówić, no już zupełnie inaczej będzie, gdy chodzi o tą radość, która za chwilę wybrzmi. Potem mówi Paweł między innymi o tym, żeby uganiali się za dobrem. Wszystko, co dobre, miejcie na uwadze. Ale tutaj Paweł używa takiego słowa, które sugeruje takie bardzo aktywne poszukiwanie. To nie chodzi o to, że będziemy siedzieć na kanapie, jak jakaś dobra okoliczność się zdarzy, to ewentualnie staniemy na wysokości zadania i będziemy chcieli się zaangażować w jakieś dobro. Macie tworzyć takie okazje, mówi Paweł. Ale tutaj jest jeszcze jedna rzecz, bo ktoś może powiedzieć tak, jak jesteś dobry, masz dobre serce, chcesz pomagać, to musisz mieć twarde cztery litery, nieprawdaż? Ktoś mówi, ja całe życie pomagałem, nikt mi dobrego słowa nie powiedział, dlatego dziękuję bardzo. Nauczycielka, 15 lat w szkole, żadnego uznania, żadnej nagrody od dyrekcji, nigdy. Nagle po 15 latach frustracji otrzymuje nagrodę. Czy to się przekłada na nagle jej zadowolenie z pracy? Jeśli pracowała dla nagrody, to 15 lat można zaliczyć za
uznać za stracone. Jeśli natomiast pracowała spalając się, bo tak było, spalając się dlatego, że wierzy, że tak jest i rozumie, że to dobro, które świadczy, wraca do mnie, uskrzydlając, to wtedy jest to zrozumiałe. Jeśli jednak frustracja polega na tym, że tego nikt nie docenia, to znaczy, że jednak intencje nie są czyste do końca. Może być i to, a chodzi o to, mówi Święty Paweł, żeby uganiać się za dobrem, niezależnie, czy ktoś nas za to pochwali, czy nie. Czy odsądzi nas od czci i wiary, przypisze nam intencje, których nie było. Tylko szukać okazji do dobra. Dlaczego? Bo to jest dla ciebie korzystne. To jest dla ciebie korzystne, drogi przyjacielu, chrześcijaninie i niechrześcijaninie. Dobro świadczone, ono wraca. Nawet robią, piszą o tym piosenki. Czyli Paweł mówi, aktywnie uganiaj się za dobrem. Szukaj sytuacji, ale kreuj również sytuacje, w których dobro można świadczyć. Wreszcie mówi Paweł, ciekawość. Wszystko, co... Badajcie wszystko. Jeśli coś jest dobre, przyjmujcie to za swoje. A co ma choćby pozór zła, to uciekajcie od tego. Ale gdzie to macie badać? W tej wspólnocie? To wszystko wiecie, że tutaj jest dobre. No, jak słabsze, to trzeba to ogarnąć. Ale badajcie także poza wspólnotą kościelną. Chodzi o to, żeby nie powstał syndrom oblężonej twierdzy. Można się tak w swojej wierze zasklepić, że wszyscy, kto nie z nami, ten przeciwko nam. Że kto nie w kościele, ten jakby no, już wiele nam nie pomoże, na pewno jest naszym wrogiem. Paweł mówi, nie, ani ja wam nie powiem, że to jest wasz wróg, ani to ty masz wystarczające rozeznanie, byleś tylko nie chciał zamknąć się w twierdzy, założyć klapki na oczy i po prostu tylko swoje. Rozwijaj się, mówi Paweł. To jest dość odważne, nieprawdaż? Dlatego, że no, my byśmy woleli raczej czarno-białe. Ktoś pyta, czy ta sytuacja jest grzechem, czy nie jest grzechem. Jest to grzech, czy nie jest grzech? A jeżeli grzech, to lekki, czy ciężki? A jak twoje sumienie mówi? Jeżeli ktoś na przykład nie przyszedł na mszę świętą w niedzielę, no to według katechizmu jest to grzech ciężki. Ale uwaga, jeśli było to dobrowolne i świadome. No bo jeśli ktoś był chory, no to przecież nie było to dobrowolne nie przyjście na mszę, prawda? On nie mógł wyjść z domu. Czyli zmienia się kwalifikacja tego czynu, tak? No, normalna sprawa. Więc Paweł mówi, wy macie sumienie wasze, musi wam powiedzieć, co jest faktycznie dobre, a co złe. Nie możesz tego przerzucić nawet na spowiednika. Bardzo często jest tak, że sumienie, nawet źle ukształtowane, ono jest decydujące. Nie możesz tego przerzucić na spowiednika i bez podania wszystkich okoliczności po prostu żądać rozstrzygnięcia tego czarne-białe. Twoje sumienie jest tutaj najważniejszym organem. Ono może być błędnie uformowane i wtedy prosisz spowiednika o ewentualną korektę twojego patrzenia. Ale nawet jeśli z sumieniem błędnie uformowanym dokonałeś czegoś, co obiektywnie, moralnie dobre nie jest, to kwalifikacja tego grzechu, tego czynu jest zupełnie inna. Dlatego mówi Paweł, wy szukajcie dobra także w tym świecie na zewnątrz. To nie jest tak, że poganie to jest tylko samo zło, że media, jak mówią niektórzy, to jest samo zło, że to jest tak jakby powiedzieć, że nóż kuchenny jest tylko zły, bo może służyć do zabicia kogoś. Nie. Wszystko zależy od człowieka, który może z nim zrobić to albo tamto. Może zabić, a może nim pokroić chleb. Wszystko badajcie, mówi Paweł. Wierzę wam, ufam wam, że macie wystarczające rozeznanie rozumu, żeby wiedzieć, czy coś jest korzystne dla ciebie, do twojego rozwoju, czy też raczej jest złem i od tego jak najdalej uciekać. Czyli, kochani, jak najdalej od tej mentalności oblężonej twierdzy. To jest dla nas toksyczne. Jeżeli się czegoś boję, na przykład tego, że tamci na zewnątrz to muszą mieć złe intencje i to są ludzie niegodni, bo nie wierzą w Boga. Spokojnie. Ale te lęki nie poprawiają twojej kondycji. One nie sprzyjają radości. I wreszcie mówi Paweł o tym, i to jest chyba najpiękniejsza rzecz,
że to, żebyśmy byli radośni, dlatego się ośmiela im to pokazywać jako konkretne zadanie, to, żebyśmy byli radośni, to jest wola Boża. To Bóg chce, żebyśmy byli radośni z Nim online, żebyśmy zawsze byli wdzięczni. W każdej sytuacji, w każdym położeniu, żebyśmy umieli sięgnąć do tych momentów, kiedy... Zobaczcie, ci wspomniani Izraelici, którzy szli przez Morze Czerwone. Przecież kiedy im Bóg sprzyjał? Dopiero wtedy, jak wyszli na ląd, czy już wtedy, kiedy szli pomiędzy tymi strasznymi wałami z wody po obu stronach? Oczywiście, że i wtedy, chociaż... Można powiedzieć, ich zmysły nie czytały tego, co się działo dookoła, jako sprzyjania im ze strony Boga. Ale Bóg sprzyja, więc zobacz także w tej sytuacji, może trudnej, jakieś dobro. Wszystko zależy od tego, jak spojrzysz na sytuację. Bądźcie wdzięczni, mówi święty Paweł. Ale jeszcze raz, ten stan radości, bycia z Nim online, bo to jest dla nas korzystniejsze niż dla Boga, Bogu nic do szczęścia nie dodamy, i bycia wdzięcznym w takiej postawie ciągłej wdzięczności za wszystko dobro, co mnie spotyka codziennie i za to, co mnie już spotkało, to uskrzydla i to jest wola Boża. Bóg chce dla nas, żebyśmy byli radośni, a nie sfrustrowani, ciągle przygnębieni, ciągle krzyżem przygnieceni, ciągle jacyś biedni, którym należy się po prostu pocieszenie i którzy ciągle mają czegoś mało. Naucz się doceniać małe rzeczy, systematycznie będziesz otrzymywać większe. Bóg nie może ci dać dużych, skoro małymi nie umiesz się cieszyć. Krótko mówiąc, nasza prezentacja o radości zamyka się w prostej konkluzji, że radość to nie jest dobro luksusowe, które ktoś może posiąść raz na jakiś czas. Jest to drogocenna perła, którą raz posiadłszy, mamy pilnować jak drogocennego skarbu. I trzeba pilnować tego w ten sposób, żeby powiedzieć sobie: tak, jestem radosny, bo jestem chrześcijaninem. To jest powód, który ma wszystkie powody pod sobą. Jestem radosny, jeśli nie jestem, to nie jest to wina Ducha Świętego, a jak już mam radość w sobie, to zrobię wszystko, żeby nikt i nic mi jej nie odebrali. Ja, mówiąc szczerze, w tej książce mojej, Zawsze Radośni, opisuję swoje własne doświadczenia i dokładnie tak nastroiłem swoje życie. Kiedy wyszedłem z dwuletniej depresji, to zupełnie nieoczekiwanie spłynął na mnie właśnie ten dar Ducha Świętego. Znaczy, może inaczej, ten dar, który był we mnie, nagle po prostu odezwał się z jakąś taką zdwojoną mocą. Pamiętam dokładnie moment tego spłynięcia jakiegoś cudownego orzeźwienia i wtedy zagościła we mnie, zaczęła kiełkować wspomniana radość po tych 2 latach trudnych, kryzysowych. I kiedy okazało się, że to nie jest coś przejściowego, że to było i następnego dnia, i za tydzień, to nie opuszczało mnie, ja to nazywam modułem szczęścia, który nie chciał się wyłączyć, postanowiłem, że ja sam będę tego pilnować i nikomu i niczemu nie pozwolę sobie tego zabrać. Skoro Duch Święty sprawił, że to we mnie zakiełkowało, że jest we mnie taki owoc, ja nie mogę pozwolić komukolwiek, choćby największym przyjaciołom, żeby mi to odebrali. Bo wtedy odejmowałbym to innym ludziom, którzy również potrzebują radosnego księdza, nauczyciela, kaznodziei. Wtedy bym to po prostu im kradł. Gdybym nie przychodził z tym, że ja się cieszę za każdym razem, kiedy głoszę Słowo Boże, gdybym nie miał w sobie radości, to co ja bym robił tym ludziom? Robiłbym im szkodę po prostu. Gdybym pozwolił sobie odebrać radość, gdyby ktoś mi ją odebrał albo jakieś okoliczności, to deprawowałbym tych ludzi, z którym... Deprawował w tym sensie, że odmawiałbym tym ludziom, do których zostałem posłany, tego, co oni powinni ode mnie oczekiwać. Radości ewangelicznej. Bez radości można żyć, ale trawestując słowa poetki, nie można owocować. Bez radości nie można żyć. Można żyć, ale nie można owocować. Ona sama jest radością, która jeszcze uskrzydla i rodzi dodatkowe rzeczy. Ludzi przyciąga, gromadzi wokół dobrych spraw, nadaje sens życiu.
Dlatego jest taka niesłychanie cenna. A radość to jest znak firmowy chrześcijan. I na tym chciałbym zakończyć tę prezentację. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do zakupu mojej książki Zawsze Radośni na stronie zawsze-radosni.pl. Ksiądz Dariusz Iwański.